Dobry wieczór Państwu, z tej strony Firwell i informacja o jutrzejszej aktualizacji. Jak to mówi FreeJam, montujcie nogi oraz przygotujcie się, by porozpierać swoje konstrukcje, ponieważ w jutrzejszym update'cie wchodzi kilka dosyć ciekawych i zmieniających rozgrywkę rzeczy oraz kilka może mniej wpływających na samą rozgrywkę, ale bardzo ładnie wyglądających rzeczy. Mianowicie, pierwsza z nich to rozpórki, po angielsku strats, które są, powiedzmy, że prętami, do których ktoś by doklejał trochę pancerza. Generalnie ładnie wyglądające elementy, które mogą ochronić dosyć spore części robota, mają punkty łączeniowe w dwóch miejscach. Ich koszt CPU oscyluje między 9 a 15, a stosunek pancerza do zużytego CPU jest taki sam jak w przypadku pełnych klocków. Czyli najprawdopodobniej będzie można wykorzystać te właśnie rozpórki do celów kosmetycznych, czy też do tworzenia jakichś umocnionych przestrzeni, albo po prostu umocnienia samego jakiegoś jednego działka, czy cokolwiek sobie wymyślicie. Jeżeli chodzi o same indykatory, które zostaną dodane, to tak jak zagłosowało ponad 14 tysięcy graczy, jutrzejsza aktualizacja wprowadzi do gry wskaźnik centrum masy. Pokazuje on dokładny środek masy robota na podstawie tego, jakie komponenty zostały użyte i rozmieszczone, w jaki sposób są na robocie. I aby pokazać właśnie to centrum masy, należy kliknąć O albo w kratce, albo zaznaczyć kratkę w menu ustawień. Jest to przydatne szczególnie dla hoverów czy jakichkolwiek latających pojazdów, gdyż dzięki temu będzie można lepiej zrozumieć ich sposób poruszania się. No wiadomo, czołgi zawsze będą jeździć tak samo, niezależnie od tego, gdzie jest ich centrum masy, chyba że będzie gdzieś wysoko, wysoko na jakiejś iglicy, ponieważ takie roboty również można spotkać w grze. Zostaje również dodane pole, które będzie wyświetlać rozmaite statystyki robota, mianowicie całkowitą jego wytrzymałość, całkowitą osłonę, czyli to, ile tarcz mamy władowanych na robocie, jakie one mają wartości, średnią wytrzymałość oraz osłonę w stosunku do CPU, całkowitą masę oraz średnią masę w stosunku do CPU. Dzięki temu będzie można lepiej porównać roboty ze sobą oraz zobaczyć, czy robot faktycznie jest tak lekki, jak chcieliśmy, lub czy jest na tyle wytrzymały, jakim chcieliśmy go uczynić. Aby pokazać te statystyki, należy kliknąć I lub też ponownie zaznaczyć kratkę w menu ustawień. Co do balansu, nogi mecha oraz gąsienice otrzymują zmniejszoną masę i teraz można łatwiej tworzyć pojazdy latająco-kroczące, czy latająco, nie wiem, pełzające, czy cokolwiek robią czołgi. Te zmiany w masie widzicie tutaj przed sobą na tabelce. Masy prętów ukośnych 2D oraz 3D zostały nieco zwiększone, aby faktycznie miały masę taką, jak twórcy zamierzali, ponieważ do tej pory miały masę 3 kg, ale była to masa błędna. Zostaje usunięta z gry mechanika Antygambrella, do której link znajdziecie w opisie filmu, jeżeli ktoś jest ciekawy, jak ona działa. Generalnie chodzi o rozchodzenie się obrażeń. Każdy klocyk czy każdy komponent miał coś takiego jak barierę, czy tam barrier protection oraz opór, czyli resistivity. I polegało to na tym, że przy uderzeniu przez broń, która zostawała obrażenia obszarowe, tak naprawdę było to przyznawane na tej zasadzie, że jakiś klocek otrzymywał to obrażenia i część obrażeń przekazywał na klocki z nim połączone. Teraz będzie tak, że przy uderzeniu taka broń faktycznie będzie zadawała obrażenia po prostu w losowych miejscach, a te obrażenia nie będą się rozprzestrzeniały jak, nie wiem, powiedzmy piorun, tak? Od jednego miejsca do miejsc innych. Ale tak jak mówiłem, jeżeli ktoś chce bardziej o tym poczytać, wgłębić się w to, to zapraszam do linku. Z tego powodu broń, która najbardziej miała największe korzyści z tej mechaniki, otrzymała zwiększone obrażenia. Plazma o 20%, snajperki o 10%, tak samo rakietnice oraz działa przeciwlotnicze. Co do rzeczy, które są bardziej wizualne niż wpływają na mechanikę gry,
To został dodany efekt poblasku, który będzie występował na komponentach, przy strzelaniu oraz w różnych innych miejscach, czyli na przykład, nie wiem, światło na reaktorze czy coś takiego. Jak mówią twórcy, te efekty są bardzo ładne. To zresztą już mogliśmy zobaczyć na grafikach. Tak samo zostały dodane efekty wizualne oraz dźwiękowe w momencie, w którym po odrodzeniu mamy przyspieszoną regenerację, czyli tą pozorną nieśmiertelność. Kod RoboCrafta został ulepszony z Unity 4 do Unity 5.3.5. Dziwne, że dopiero teraz, jednakże jest to na pewno bardzo dobra zmiana i pomoże w sprawniejszym działaniu samej gry. Wizualny efekt ogłuszenia został zwiększony, aby odpowiadał faktycznemu jego rozmiarowi. Do tej pory było tak, że lekko się rozmijało to, gdzie pokazywał się sam efekt wizualny oraz to, gdzie roboty były ogłuszane. Teraz zostało to wyrównane. Jak również sam ten efekt ma wyglądać ładniej, bardziej elektrycznie. Pewnie będzie powodował dreszczyk emocji. Dobra, przepraszam. Poprawiono również parę błędów, które będą wypisane w przetłumaczonym przeze mnie artykule o zmianach wprowadzonych w tej aktualizacji, które to będą w komentarzu lub w opisie, w zależności od tego, czy YouTube pozwoli mi wrzucić taki długi opis, jak zwykle. Ja dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia jutro w grze. Pa, pa!